Rozumiecie, znowu szukamy różnic. Ja mam takie powiedzenie, bo między innymi współpracuję i sobie rozmawiamy z różnymi Niemcami, będę o tym opowiadał później w dalszej części, a propos jednego projektu, który realizujemy. I jest piękna rzecz, że my naprawdę nie musimy znać języka człowieka, z którym rozmawiamy, ale my go możemy zrozumieć. Dlatego, że każdy z nas ma te same emocje, te same pragnienia. Może jeden bardziej potrzebuje na daną chwilę miłości, drugi uczucia, drugi bardziej zrozumienia, trzeci potrzebuje empatii, ale to są uczucia, które nas łączą. Jak to jest, moi drodzy, że to, co nas uczy, jest niewidzialne, a to, co wydaje nam się, że nas dzieli, jest widzialne. O co w tym wszystkim chodzi? Dochodzić tutaj możemy do kolejnej prawdy i to dla mnie było fenomenalne odkrycie. Myślę, że też już wszyscy o tym wiecie, że nie jesteśmy ciałem, że my tylko staliśmy się ciałem, staliśmy się człowiekiem po to, żeby tutaj żyć i cieszyć się tym życiem, cieszyć się tym workiem. Jesteśmy w tym worku. To jest wspaniałe, aby móc w tym worku ze sobą rozmawiać. Nawet jeżeli ktoś od czasu do czasu nas potrząsie. Komornik, tak? Bankowiec jakiś, który zadzwoni, że już czas spłacać kolejne raty, tak? My nie musimy swojej frustracji odbijać na systemie. Słuchajcie, my nie musimy uciekać z Matrixa. My nie musimy tego, co nas trzyma, nie musimy z nim walczyć. Wystarczy, że my w tym worku się dogadamy. Myślę, że to będzie sytuacja nie do przyjęcia dla tego, kto ten worek trzyma. To jest taka moja prawda. Słuchajcie, to jest niebywałe mieć świadomość, że jesteśmy duchem. W pełni duchem, słuchajcie. Światłem. Ja zawsze pokazuję to tak. Tak też kolejny obraz. Uwielbiam porównania, żebyśmy te słowa, które w języku polskim występują, żeby móc je bardzo precyzyjnie wyrazić, warto, żeby operować porównaniami. Wyobraźcie sobie, że jesteście taką żarówką światła. Nigdy nie byliście nikim, niczym więcej. Byliście tą żarówką światła. I ktoś z jakiegoś powodu stwierdził, że zamacza tą żarówkę w czarnej farbie. Patrzycie na siebie z zewnątrz. Wy nie widzicie światła, bo z zewnątrz światła nie ma. Światło jest w nas i to trzeba odkryć. Teraz jak to odkryć? Ja mam pomysł na to bardzo prozaiczny, chociaż dojściem do tego, no trochę mi to zajęło czasu, żeby do tego dojść, metodą prób i błędów na zasadzie idę w świat, bez planu. O, kolejna anegdotka mi się przypomniała. Znacie na pewno, albo część z Was zna książki Sapkowskiego. I Sapkowski napisał pierwszą książkę, która została wydana. I słuchajcie, i dzwoni do niego wydawca tej książki i mówi, słuchaj, fenomenalna rzecz napisałeś, genialna jest tak naprawdę. Chcę wydać twój kolejny tom. Wydam, co masz. Masz coś? On mówi, tak, mam bardzo dużo, mam wiele, tak? Świetnie. Tylko on mówi, mam pewien problem. Mam początek i mam koniec, ale nie mam środka. I tak samo jest w moim życiu. Rozumiecie? Ja wiem, od czego zacząłem, wiem, do czego dążę, ale przygodą dla mnie i fantastyczną książką jest odkrywanie życia. Codziennie, jak się budzę. I odkrywanie ludzi, takich jak Was, bo poznanie codziennie wspaniałych ludzi, którzy mają wspaniałe potencjały. Jak te potencjały pokazać? Ja uparłem się, że połączę to ducha i materię. Dwa światy. Wydawałoby się niepołączalne. Jak prowadziłem zespół, ja 15 lat się zajmuję finansami,
Rzeczywiście na początku byłem często traktowany jako dziwak, zwłaszcza jak wykorzystywałem numerologię w pracy z moimi doradcami, albo potrafiłem pójść do fizjoterapeuty, albo pójść do bioenergoterapeuty, albo nawet pójść do, tutaj obok jest w katedrze Oliwskiej czakram i siła mocy, tak żeby doradca, który nie wiedział w ogóle po co tutaj przyszedł, poczuł to. Ale jak to poczuł, to on już zrozumiał, dlaczego tam był. To było niesamowite, takie odkrycie. A ja eksperymentowałem. Eksperymentowałem po pierwsze to, żeby zobaczyć, jaki jest poziom mojej odwagi. Chociażby to, że przed wami stoję, ja przekraczam granicę swojej odwagi. Jestem z siebie dumny, a wam dziękuję, że tu jesteście. Mało tego, patrzałem, na ile są otwarci ludzie do tego, aby opowiadać o swoich problemach z różnych perspektyw. Czy są na to gotowi? Czy rzeczywiście chcą pozbyć się swoich problemów? Jak popatrzymy chociażby na piramidę Maslowa i tam jest piramida potrzeb, to na samym dole jest poczucie bezpieczeństwa. A dopiero na samym końcu samorealizacja. Ile nas osób chce się samorealizować, chce tryskać swoim indywidualizmem, ale nie potrafi jednak wyjść z pewnego poczucia komfortu. Dlatego, że ten poziom bezpieczeństwa nie został jeszcze zachowany. Po poczuciu bezpieczeństwa jest przynależność do grupy. Spotkałem ostatnio fantastycznego człowieka, który się zajmuje jednym z MLM-ów. To akurat nieważne w tej opowieści, ale ważne jest to, że o dziwo znaleźliśmy wspólny język i on, to co ja intuicyjnie opowiadam, on to nazwał plemieniem. Zobaczcie, jak to się fantastycznie łączy z tym, o czym mówiłem wcześniej, ze słowiańszczyzną, szukaniem naszych korzeni. Bo te korzenie nas łączą, a nie dzielą. Wszystko, co teraz się dzieje, dzieje się po to, żeby połączyć kawałek po kawałku. Życie i wszechświat składa się z małych elementów. My nie mamy oceniać tego elementu, bo on do nas jeszcze nie pasuje. On do nas pasuje, tylko jeszcze jest kilka elementów, które musimy dołożyć. Ale to my je dokładamy. Każdy z nas. Ja swoją cegiełkę dołożę w postaci platformy. Teraz, moi drodzy, rzeczywiście niełatwo było mi tą ezoterykę wrzucić w biznes, w korporację, rozumiecie? To jest niesamowite, że nawet mam taką karykaturę, taką zrobiliśmy, wszyscy menadżerowie miały narysowane karykaturę na jakiś tam jubileusz czegoś i mnie narysowali z wahadełkiem, chociaż ja nigdy wahadełka nie używałem. Ale no takim się kojarzyłem. Kojarzyłem się z kimś, z kim trudno jest rozmawiać, ale ma wyniki. Słuchajcie, miałem wyniki, ja byłem w pierwszej dziesiątce w Polsce z wynikami w materii, robiąc zupełnie rzeczy odjechane w kosmos. To było niesamowite. Pamiętam taką rzecz, być może już kilka osób o tym słyszało, ale o tym przytoczę, bo to było dla mnie kolejne fenomenalne doświadczenie. Przekroczenie pewnej granicy, kiedy dyrektorka moja powiedziała: Michał, pojedziesz z kolegą do Chorzowa i tam powiecie starym wyjadaczom, jak wy to robicie, że macie wyniki, a wtedy tam ciężko coś było, podobno było ciężko. I ja mówię, no dobrze, no i ja mówię, o czym ja mam powiedzieć, mam powiedzieć prawdę? Słuchajcie, mam opowiedzieć, jak ja naprawdę pracuję z moimi doradcami, że ja im nic nie każę? Nikomu nic nie kazałem, każdy robił dlatego, bo chciał. A jak nie chciał, to się sam zwalniał. No bo nie mógł wytrzymać takiej atmosfery, w którym ludzie chcieli, a on jeden odmieniec nie chciał. Rozumiecie? Na taką atmosferę tworzyłem. I teraz mam tak powiedzieć, że działam z tymi informacjami, jakieś poziomy dusz, rozumiecie? No co, Osho, cała ta historia, aż z rozrzewnieniem pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy tutaj, wiecie, plan, a my sobie rozmawiamy z doradcą na temat życia, śmierci i tak dalej, tak? Jak on sobie wyobraża i tak dalej, jakie są jego cele, co on by chciał zrobić i tak dalej. Jemu się po prostu chciało. On mówi, dobra, Michał, przestań gadać, ja już idę dzwonić, rozumiecie? No taki był efekt, to było fenomenalne, to było wspaniałe. Dlaczego w korporacjach tak nie robią? Bo nie wiedzą.
bo nie mają świadomości jeszcze, no przecież to nie są źli ludzie. Jeszcze po prostu im nikt nie powiedział. Może oglądą ten filmik, może porozmawiają z wami i wy im powiecie. I przestaną inaczej, a przede wszystkim to my możemy zacząć od siebie. Ja pamiętam, że najtrudniej było zacząć od siebie i to było najtrudniejsze zawsze, bo jest bardzo łatwo powiedzieć komuś, co ma robić. No, jest pięknie, bo fantastyczne. Zresztą, dlaczego to jest proste? No bo jeżeli wszechświat działa na zasadzie przyciągania, to do nas przyciąga to, co jest do nas podobne. Tak, czyli wszechświat tak naprawdę daje nam informację, co my mamy w sobie zmienić, nie? No więc fantastycznie temu jest powiedzieć, co ma w sobie zmienić. Tylko wszechświat nie mówi nam w postaci tej osoby, że to ona ma coś zmienić. Nie, no wszechświat nam mówi, że to my mamy coś zmienić w sobie. A co? Ta myśl przychodzi. Tylko my ją tam warstwami sobie nakładamy. Dlaczego? Różne są powody. Teraz jak to zrobić, żeby połączyć duchowość z materią tak, żeby to było zrozumiałe? Dla osób duchowych, którzy czują inaczej, bo już otwierają fantastycznie serce, wiedzą, co są czakry, wiedzą, że są duchami, oni już inaczej patrzą na świat, inaczej patrzą na materię, potrafią żyć bez pragnienia. A jak powiedzieć taką wiedzę osobom, które są w materii, ale słuchajcie, w tym owczym pędzie, w tym wyścigu szczurów. I oni tam są. Jeżeli spróbujecie ich na siłę wyciągnąć z tej strefy komfortu, dostaniecie po łapkach. Więc dostaniecie informację, że nie czas. Jak to zrobić? Ja to, co najbardziej uwielbiam w sobie, to jest umiejętność łączenia. Ja uwielbiam łączyć. A najbardziej lubię łączyć ludzi. I tak działałem i tak współpracowałem z moimi doradcami, czyli przyglądałem im się, gdzie mają atuty i patrzałem, gdzie mają swoje słabe punkty. Następnie patrzałem, albo zauważałem, gdzie są te osoby, które mogłyby zaspokoić im te braki, jednocześnie wiedząc, że ludzie nie mają się skupiać na rozwoju tego, w czym nie są dobrze albo nie czują się dobrze, tylko mają rozwijać to, w czym są dobrze. I taki kolejny przykład wam powiem. Tiger Woods miał trenera. Fenomenalny trener, nie znam nazwiska, ale znam na nazwisko Tigera Woodsa, więc mówię. Słuchajcie, piękna rzecz. I się ten trener jemu przyglądał, jak on tam paca tą piłeczkę, tak pac, i ta piłeczka tak z tego zielonej tej trawki tak daleko, daleko leci, szybuje, pac. I jest na tego greena, się nauczyłem, green, tak, z tą chorągiewką, fenomenalnie, daleko, precyzyjnie, tuż przy tym dołku. Fenomenalny atut, fenomenalny talent, ale z czym mógł mieć Tiger Woods problemy? Nie potrafił wybijać piłki z piasku. Znaczy, nie potrafił, no potrafił, tylko że zanim by ją wybił, no to by już go wszyscy przegonili. I ten mądry trener do niego podszedł i powiedział mu tak. Wiesz co? Trenuj tak, żeby ta piłka nigdy ci do tego piasku nie wpadła. A jak ci wpadnie, to tak wytrenuj tą umiejętność tak na 60-70%, tak żeby ona nie była dla ciebie uciążliwa. Ale skupiaj się i trenuj to, w czym jesteś fenomenalny, z wybijania z piłeczki z miejsca daleko, precyzyjnie na greena. I tak właśnie, taką właśnie drogą warto, żebyśmy my również poszli. Poszukali w sobie naszych własnych, indywidualnych talentów, bo każdy z nich ma. Ja stworzyłem właśnie platformę po to, żeby promować takich ludzi, którzy mają. Ale z jednej strony i z aspektu finansowego, a z drugiej strony i z aspektu duchowego. Dlaczego? Dlatego, że po latach rozmów z ludźmi, z klientami na różne tematy, ja między innymi w tej chwili
zajmuję się kredytami unijnymi i wyobraźcie sobie, że niejednokrotnie rozmawiałem o kredycie unijnym na jakąś koparkę na przykład, a za chwilę rozmawiamy o duszy i kobieta wystawia mi książkę, pokazuje mi książkę o uzdrawianiu i mi opowiada, czym się interesuje. Rozumiecie? To jest fenomenalne. Ja rozmawiając na temat tak przyziemnych kwestii, problematyki dla przedsiębiorców, czyli kredytów unijnych, rozmawiam z przedsiębiorcą na temat duchowości. To jest fenomenalne. I słuchajcie, to nie był jednostkowy przypadek. Takich przypadków było więcej. Dlatego to mi dało taką siłę do tego, żeby o tym mówić. Bo wiem, że teraz są takie odpowiednie czasy do tego, żebyśmy właśnie byli jak taka kulka śniegu, która jest zwarta i potrafi ze sobą współpracować i pracować i pomagać sobie w różnych momentach życia. I teraz tak, zobaczcie, co mogą dać te dwa światy sobie nawzajem? Czyli świat materii i świat ducha. Jak myślicie? Świat materii wie, jak zarabiać pieniądze. Oni to wiedzą. Fenomenalnie to robią. Są genialni. Fenomenalnie po prostu. Uwielbiam na to patrzeć. W ogóle pieniądz mnie fascynuje, a w ogóle interesuję się tą tematyką, tylko bardziej jestem teoretykiem niż praktykiem. Tak? Więc systemy finansowe, systemy bankowe, tak dalej, świetna rzecz, ale ci tutaj w tej materii fenomenalnie potrafią operować pieniądzem. Czyli jak znowu wrócimy do tej piramidy Maslowa, czyli oni potrafią zaspokoić poczucie bezpieczeństwa. Co daje poczucie bezpieczeństwa? Poczucie bezpieczeństwa daje to, że my fenomenalnie potrafimy kreować. Ja nawet sobie przykułem taką opowieść. Takie zdanie. Zarabiajmy pieniądze na tym, na czym się nie znamy i róbmy to, co kochamy. Rozumiecie? Można? Można. Wystarczy, że mając wiedzę o tym, że ktoś rzeczywiście fenomenalnie operuje pieniądzem, fenomenalnie, wy o tym wiecie, jesteście w stanie go polecić, mówicie o nim drugiemu człowiekowi, a on w zamian podziękowania dzieli się z wami zyskiem. Powiem wam, że w finansach, w bankowości to jest normalne. My tam sobie zawsze pomagaliśmy na ten temat, czyli ja zajmowałem się jednymi kredytami, ktoś się zajmował kredytami hipotecznymi i to było normalne, że klient nie wiedział. Wiecie, 15 lat doświadczenia, to naprawdę się wie, który człowiek jest dobry, a który nie. Oni szybko się wypalają tak naprawdę. Bardzo szybko widać, który chce tylko, jest z powołania, kto tam chce kasę zarobić. Od razu widać. Znaczy od razu, no po 2-3 latach. Ale powiedzmy od razu. W każdym bądź razie tych ludzi można śmiało polecać. I zauważyłem, słuchajcie, wchodząc w świat duchowości tak zwany, że tu się mało to robi. A szkoda. Jak uczestniczyłem 2 miesiące temu na takich warsztatach, to były ustawienia hellingerowskie, ustawienia rodzinne, które też będę przez tą platformę propagował, bo jest fenomenalna kobieta, która to robi, która to przeprowadza. Zauważyłem jedną rzecz, że ludzie, którzy tam przychodzą, są tym światłem, które jest zabarwione na czarno. Te ustawienia hellingerowskie pomagają mi się na przykład pozbyć tej czerni w postaci nienawiści, wiecie, w postaci pychy, bo sobie uświadamiają, skąd to przyszło do nich. I sobie uświadamiają dzięki takim warsztatom. Ale uświadamiają sobie jedną rzecz i słuchajcie, i teraz tak. Jest ta żaróweczka, ona jest czarna, ale ona tylko w jednym miejscu tam, wiecie, to światło dochodzi. Ale dalej jest czarne, jeszcze jest dużo pracy. A im dziewczyna mówi, no to słuchajcie, to teraz za 3-4 miesiące nie możecie do mnie przychodzić, dlatego że to takie są zasady, że z ustawień się korzysta 3-4 miesiące. A na tym spotkaniu wiem, że jest dziewczyna, która robi regres. Która mogłaby powiedzieć, powiedziała, wie pan, do mnie nie, ale może pan przyjść do koleżanki, która panu pomoże w inny jeszcze sposób pomóc tą żaróweczkę znowu naprawić. Rozumiecie? Pozbyć się tego czarnego koloru. A słuchajcie, a tych sposobów na zniknięcie tej czarnej farby z tej żarówki jest naprawdę masę.
Ja chciałbym, żeby właśnie tutaj takie osoby były misy tybetańskie, na przykład Tomka, żeby tutaj się pojawiały. Ale najpierw opowiem o świecie finansów, bo chcę przyciągnąć do tej platformy również osoby, które jeszcze na nas, czyli na osoby, które patrzą trochę inaczej, one patrzą na nas inaczej. Chciałbym przyciągnąć takie osoby, które są tak zwanymi racjonalistami. Każdy ma swój punkt widzenia, okej. Do tych ludzi trzeba rozmawiać językiem biznesowym, ja to szanuję, jest okej. Dzięki temu, że ja będę do nich mówił w zrozumiałym dla nich języku, to oni zobaczą, o, a co to jest, i naprawdę się tym interesują. Ja miałem tak do tej pory indywidualnie na spotkaniach, ale mówię, kurczę, czemu tego nie zrobić szerzej, na całą Polskę, a nawet i dalej, czemu nie? Więc zapraszam wszystkich, którzy mają pomysły, albo którzy zajmują się finansami, mają ciekawy pomysł na pomnożenie pieniędzy. Ja mam takie dwa w tej chwili, o których wam opowiem pokrótce. Pierwszy to jest fenomenalny temat sztuki. Ja współpracuję z jedną z galerii. Trafiłem do nich zupełnie, jak to się mówi, przez przypadek, dlatego że organizowałem w chałupach takie spotkanie dla około 20 osób z Polski i opowiadałem moja wiedza o duchowości człowieka w tworzeniu idealnego biznesu i o tym mówiłem, i o tym opowiadałem. I tam przyszły ciekawe osoby, między innymi właściciel galerii, który był w procesie poszukiwania. Fenomenalny człowiek. I on mówi, Michał, wiesz co, to słuchaj, to zaproponuję ci współpracę. Dobrze. To mówi, ja się w ogóle nie znam na sztuce. Ale ty się nie musisz znać na sztuce. To nie o to chodzi. Sobie pomyślałem, wiecie, doświadczenie, kilkanaście lat doświadczenia w finansach, produkty finansowe, to. On mi mówi, że ja się nie muszę na tym znać. Wystarczy, że to poczujesz. Poczujesz. No więc jak jechałem do jego galerii, słuchajcie, no to ja już miałem w planie poukładane, jak ja będę tutaj pracował tak, żeby to zrealizować i tak dalej, i tak dalej. Taki miałem cel, plan, bo ja to, u mnie umysł tak cały czas. To jest szaleństwo jakieś, ale no tak mam, nie? I przyszedłem, słuchajcie, zobaczyłem tą sztukę, to są rzeźby najwybitniejszych współczesnych artystów świata. Szok. 3 godziny tam siedziałem. Nie mogłem stamtąd wyjść, taka atmosfera, rozumiecie? I świat finansów wam się kojarzy ze stresem, z tym, że ktoś was chce oszukać, że będzie potrząsał workiem i wy będziecie się gryźć i będziecie musieli przyjąć postawę obronną. A tutaj nagle siedzicie, przyglądacie się temu wszystkiemu, to jest piękne. Mało, że to jest piękne, to jeszcze się spina biznesowo. Mało tego. Przytoczył mi taką opowieść a propos, w jaki sposób sztuka budzi ludzi na piękno, na wrażliwość. Do Szwecji, bo ta galeria matka mieści się w Szwecji, przyszedł pewien człowiek, prawnik, wiecie, prawnicy są tacy bardzo mocno stojący na ziemi, ze swoją żoną, która miała akurat w tym czasie jubileusz 70 lat kończyła. 70 lat. No i zapragnęła, żeby mąż jej na to 70-lecie kupił rzeźbę. On tak sobie popatrzył, bo to rzeźby z brązu, to popukał, bo to można dotykać, popukał i mówi, ile to waży, nie? Do Joanny Segelström. Ona mówi, no nie wiem, no tam powiedzmy 50 kilo. No i to ile to na złomie bym dostał za te toto? No nie wiem, przecież to nie jest warte tyle, co pani mi proponuje, a to była rzeźba warta 500 000 złotych, więc kawałek metalu, nie? A co pani robi z tymi rzeźbami, nie? A Joanna jest osobą, która wychowała się ze sztuką od małego dziecka. I ona jest przesiąknięta tymi wrażliwością, tymi emocjami. Mówi, wie pan, ja z nimi rozmawiam. Ja z nimi codziennie jestem myślami. Zwierzam im się z największych moich sekretów. No i ten prawnik tak na nią popatrzył. No to będę musiał ci niezłą diagnozę wystawić. I poszedł. Za kilka dni dzwoni ten prawnik, mówi, wiesz co, ja jednak kupię od ciebie tą rzeźbę.
ale nie jestem przekonany. Ale moja żona się uparła, a że chce jej zrobić przyjemność, to okej. No to bardzo proszę. I słuchajcie, za kilka miesięcy sytuacja była taka, że dzwoni jeden z kolekcjonerów, który akurat chciał kupić tą rzeźbę, dlatego że brakowało mu do kolekcji. Więc oczywiście proponował dużo większe pieniądze niż ona była warta, no ale kolekcjonerzy tak mają, że przepłacają jak chcą. No i słuchajcie, no i oni tak szukają w katalogu, gdzie kto może mieć tą rzeźbę i patrzą, no to oczywiście ten prawnik, no to proste, no to zaraz od sprzeda nie ma problemu, przecież takie nie chciał. No i dzwonią do tego prawnika, mówi dzień dobry, super. Chcemy od Pana odkupić tą rzeźbę, bo mamy kupca. A prawnik mówi, ale jak Wy to sobie wyobrażacie? No normalnie, przyjeżdżamy, zabieramy rzeźbę, dajemy Panu pieniądze, dużo większe niż Pan wpłacił, wszyscy są zadowoleni. Ale jak to zadowoleni? No i taka konsternacja, słuchajcie. No ale o co chodzi? Pan mi opowie. Ale wiecie, ale ja z tą rzeźbą rozmawiam. Ale ja jej najskrytsze swoje tajemnice przekazuję. Wy chcecie zabrać mi członka rodziny? Konsternacja. Zobaczcie, jak sztuka oddziaływuje na wrażliwość człowieka. Z człowieka, który był osobą bardzo sceptyczną, twardo stąpającą po ziemi. Ja to nazywam kwadratową. Ale okej. I nagle te wibracje tych rzeźb, bo przecież doskonale wiecie, że artysta tworząc daje tam swoją siłę, daje tam swoją moc, daje swoją energię pozytywną, która później właściciel tej rzeźby odbiera. I ona nim przesiąka i staje się nagle tymi emocjami i zaczyna patrzeć potem na świat zupełnie innymi rzeczami, innym spojrzeniem. Słuchajcie, ja właśnie szukam rozwiązań. Wiem, jaki jest problem, tak? Wiemy, że podatki są, że trzeba podatki płacić. Wiemy, że chcą nas skłócić albo z Rosją, albo z Niemcami różni ludzie. Chcą nas skłócić w żaden sposób. Kto nie ogląda telewizji, to może nie być tego świadomym. Może i lepiej nie oglądać telewizji. Rzeczywiście, ale są rzeczywiście takie naciski, że chcą nas ludzie poróżnić. A teraz jest pytanie, po co? I co z tym zrobić tak naprawdę? Czy my musimy być skłóceni? Nie. Możemy razem ze sobą przecież podziałać. Więc ja szukam rozwiązań. Szukam takich rzeczy, które wzbudzą w człowiekowi, właściwie inaczej, nie wzbudzą, oddadzą człowiekowi jego samego, żeby człowiek mógł mieć odwagę być samym sobą. To jest najważniejsze dla mnie. Żebyśmy byli na tyle bezczelni w tym całym świecie, żebyśmy mówili, tak, ja tym jestem, ja chcę, żeby tak było. O tak właśnie. Okej. I słuchajcie, kolega mi pokazuje czas. Czas, to dobrze. Na zakończenie będę chciał przedstawić trzy osoby, które są już w tej platformie. Osoby wspaniałe, z którymi współpracuję od pewnego czasu, a których poznałem. Jedną tutaj na konwencie pół roku temu, Pawła Wiolę. Pawła poznałem rok temu z Dęblina, to aż przyjechał, opowie o fantastycznych kwestiach technicznych, między innymi współpracują z Fundacją Kesze, więc będziemy chcieli w przyszłości przez platformę pokazać różne urządzenia, no, które dadzą wolną energię, inne urządzenia, które zmieniają pewien schemat i pewien paradygmat wiedzy i zaraz Marcin z Pawłem o tym opowiedzą. I zaproszę też Anetę, która robi regresy, czyli potrafi z człowiekiem przeprowadzić proces dojścia do przyczyny pewnego swojego problemu, który ma. Paweł, ja się do Ciebie zwracam. Powiedz mi, czy Ty pokazywałeś mi czas, to znaczy, że już mam czas Was zapraszać? Pół godziny. Tak. I to będzie moment, w którym
pokażemy, że ta platforma jest żywa, bo to, to nad czym mi zależy, to pokazać przez tą platformę człowieka. Się przestraszyłem, wiecie, że jest czas, że ja już się tak rozgadałem, że już minęło godzina, a tyle zaplanowałem sobie, żeby o tym opowiedzieć. Być może będę mówił krócej, bo myślę, że już najważniejsze powiedziałem, a nie chcę zamęczać tematu. Opowiem jeszcze, w jaki sposób chcemy tą platformę tworzyć, bo jest nas w tej chwili około 10 osób i w tej chwili cały czas szukamy, jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą współpracować z nami, którzy będą chcieli wstawiać tutaj swoje produkty, którzy będą chcieli w jakiś inny sposób uczestniczyć w budowaniu przedsięwzięcia, które ma połączyć ludzi w biznes, w interes, ale nie tylko tak naprawdę. Słuchajcie, żyjemy w czasach, który największą wartością stał się pieniądz. Kiedyś w latach, kiedy to było, XVIII wiek, to było honor ojczyzna. Te wartości cały czas ewoluują. Dla mnie największą wartością jest potencjał ludzki. To jest dla mnie największa wartość. To jest to bycią społecznością. Jednocześnie mieć świadomość swojej integralności i indywidualności, ale mieć pełną wiedzę na temat tego, że jesteśmy całością. A nie, niczym się nie różnimy jako całość. Indywidualnością trochę tak. I to jest fenomenalne. Słuchajcie, do tej pory nagrałem kilka tylko filmików, ale przede wszystkim będę tutaj przeprowadzał wywiady z tymi ludźmi, którzy będą rozmawiać na temat pomocy ludziom, wspierania ludzi. Będziemy tutaj promować ludzi, którzy pomagają duszy, ale również i ciału. Dlatego, że jest to nieoderwalna, nierozerwalna część naszej całości. I słuchajcie, i to jest wspaniała rzecz, że to jest taka próba wsparcia Janusza Zagórskiego, wsparcia Aleksa Berdowicza, wsparcia wielu innych wspaniałych ludzi, którzy już się odważyli kilka lat temu, żeby pokazywać te filmiki i tych wspaniałych ludzi, którzy robią te rzeczy. Ja dodatkowo jeszcze chcę dorzucić do tego element biznesu, więc jeżeli ktoś tu jest ze świata biznesu, zna się, chce nam pomóc, wesprzeć nam tutaj, jak to poukładać tak, żeby stworzyć z tego prawdziwy mechanizm przepływu pieniądza, bo o tym marzę, żeby dać takie podwaliny na stworzenie społeczności, która ze sobą współpracuje, nie tylko marząc o tym, żeby było dobrze, bo taką miałem taką obserwację, że ludzie będąc, nazwijmy to po tamtej drugiej stronie sceny, czyli będąc duchami, marzy o tym, żeby przenikać ściany, tak, żeby poczuć zapach obiadu, żeby poczuć przytulenie bliskiej osoby, żeby poczuć oddech swojego dziecka na szyi, marzą o tym, marzą o materii. Jak jesteśmy w materii, to marzymy o obę, marzymy o jakimś wychodzeniu z ciała, marzymy o rzeczach, które nie są teraz, zamiast żyć tu i teraz. My jesteśmy w ciele. I tak się realizujmy. To nie znaczy, że medytacje są złe. Tylko dla mnie medytacje, jak czytanie książki, to jest inspiracja. To jest inspiracja do tego, żeby wziąć, wstać i coś zrobić. Nie coś, to co chcemy zrobić. Ja wiem, że jest trudno to zrobić. Oczywiście, że tak. Natomiast dlatego tworzymy tą społeczność po to, żeby razem, bo razem jest łatwiej. I to jest społeczność, która budzi indywidualności. Niczego nie nakazuje. Chociaż mamy 8 zasad, które respektowałem bardzo mocno, prowadząc zespół wcześniej, zainspirowany książką Diamentowe Ostrze. Książka, która opowiadała o zasadach buddyjskich wykorzystywanych w biznesie, który powoduje, że przestrzeganie tych zasad staje się, słuchajcie, stałe. Mnie to zafascynowało i
na początku robiłem taką próbę, taki test właśnie w moim zespole, pokazując im to, działając według tych schematów, znaczy schematów, no według tych założeń. I zapragnąłem kiedyś, żeby zrobić to szerzej. Żeby móc wstać, tak jak teraz przed wami stoję, i zaproponować, słuchajcie, jest możliwość, że możemy zrobić coś razem, coś wspólnie. Nie wiem jeszcze co. Na pewno celem jest to, żeby być wolnym, żeby być spełnionym, żeby być szczęśliwym. To jest cel. Ale jak to zrobimy, to od was zależy, od każdego z was indywidualnie. Zapraszam do mnie na warsztaty, na właśnie taki panel dyskusyjny, który odbędzie się o 16, gdzie są zadane tylko dwa pytania. Co ty możesz zrobić dla innego człowieka i co inny człowiek może zrobić dla ciebie? Zastanówcie się nad tym. Zapraszam. W zeszłym roku było około 20 osób i z wieloma z tymi osobami dalej jesteśmy w kontakcie i coś budujemy, cały czas coś budujemy. Znakomite jest to, że nie mamy żadnego wzorca, bo to, co robimy, jest jeszcze bez precedensu. Ale intuicyjnie chcemy zrobić coś wspólnie, coś wyjątkowego. Coś, co odmieni naszą rzeczywistość, którą wydaje nam się, że nie jest nasza, na rzeczywistość, którą chcemy, nie? No, taka bezczelność. A czemu nie? Dzisiejszy ten mój wywód jest ciekawym też doświadczeniem dla mnie, muszę wam przyznać, dlatego że po raz pierwszy nie zrobiłem prezentacji. Ja zawsze miałem prezentację, bo ta prezentacja, którą tworzyłem, ona tworzyła mi pewien taki schemat, ona mi pewien taki szkielet rozmowy. Ja wtedy się czułem bezpiecznie. Dzisiaj postanowiłem zrobić to inaczej, żeby przejść przez tą sferę komfortu, przekroczyć kolejną granicę i zobaczyć, czy będę przez godzinę w stanie mówić o tych rzeczach. Stwierdzam, że w sumie nie jestem w stanie mówić o tych rzeczach. Tak naprawdę wolę robić niż gadać. Więc ja myślę, że to będzie fenomenalny moment na to, żeby. Moi prelegenci, moi przyjaciele będą mieli więcej czasu, żeby powiedzieć o sobie. Ja was zachęcam do tego, żebyście weszli na stronę wymiarybiznesu.pl i zobaczyli, jak ona się rozwija. Żebyście posłuchali 8 zasad, którymi się kierujemy i jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. Mało tego, szukamy takich ludzi, którzy myślą podobnie. Którzy po pierwsze mają wiedzę, dwa chcą coś z tą wiedzą zrobić swojego. Zapraszamy. I teraz, żeby dalej już nie przedłużać, a zaprosić Anetę. Aneta jest jedną właśnie z takich osób, która, młoda osoba, 20 parę lat, 24 chyba, a która już wielu osobom pomogła i opowie o swojej pasji. Zapraszam was, dziękuję wam bardzo serdecznie. Aha, i mam, słuchajcie, mam jedną gorącą prośbę. Na sali są moi rodzice i moja siostra, a mój ojciec tak pstryka i tak czasami przeszkadza mi. Jedną z rzeczy, którą chciałbym tutaj zamieścić, tutaj, nie wiem, zamiast czegoś, zamiast tamtego, poznaj pewnie wymiary biznesu. Wymiary biznesu to w końcu są ludzie, to jest społeczność. Chciałbym zrobić takie grupowe zdjęcie po tym naszym dzisiejszym wykładzie. Nas wszystkich. Gdybyście byli tak łaskawi i chociaż tą minutę, dwie minuty zostali, żeby uwiecznione były wasze twarze na fotografii, będę był bardzo wdzięczny. Ja myślę, że jakoś tam następny prelegent, pani Ewa, nam wybaczy tą minutę czy dwie minuty spóźnienia. Mogę was o to prosić? No to super, Anetka. Dziękuję wam wszystkim, bardzo pięknie. Myślałem, że przez godzinę o tym opowiem, ale nie. Do roboty. Działalności właśnie progresy, jak również oczywiście takie rzeczy jak wszelkiego rodzaju rytuały, zdejmowanie klątw, odcinanie, oczyszczanie ludzi, mieszkań, lokali, w zasadzie wszelkiego rodzaju praca energetyczna, coaching energetyczny, a także takie drobne wspomagacze, można powiedzieć, amulety, ponieważ bardzo ważne jest to, co mamy wokół siebie. Przestrzeń, w której jesteśmy,
To, w co jesteśmy ubrani, sprawia, że zachowujemy się, że czujemy się w pewien sposób. Możemy czuć się źle i wyglądać tak, a możemy czuć się dobrze. I to, co może nam pomóc, to są między innymi amulety, dobrane w odpowiednich kolorach, z odpowiednią intencją do każdej osoby. Także jeżeli ktoś z Was potrzebuje pomocy, jeżeli ktoś z Was chciałby odkryć swój potencjał i spotkać się z samym sobą, zapraszam. I dziękuję bardzo. Dobry, nazywam się Paweł Wójtat. Tak jak Michał powiedział, współpracujemy z Michałem już od jakiegoś roku czasu. I zajmujemy się od jakiegoś czasu, Marcinem, kolega właśnie powiedział, żeby wrzucić może jakiś slajd na ekran. Współpracujemy z Fundacją Kyszego w ujawnianiu wiedzy, o, tak bym powiedział. Nie wiem, czy macie jakieś tam pojęcie na temat fundacji. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Fundacja zajmuje się ujawnianiem wiedzy na temat energii alternatywnych, wolnych energii, a tak naprawdę pod tym pretekstem ujawniania wiedzy na temat uzdrawiania ludzi. Nie będziemy opowiadać o tym, co tu jest, bo to jest temat taki, nie wiem, czy padli mi wystarczy, żeby mogli powiedzieć. Myślę, że dużo, dużo więcej niż padli. Natomiast chcemy powiedzieć tylko, gdzie można to znaleźć, gdzie można nas znaleźć. Na pewno będzie można znaleźć nas na platformie. I my będziemy jakby pośrednikami między Fundacją Kyszego. Oczywiście to nie jest dla nas tylko zagwarantowane, każdy może to robić. Bo ta wiedza jest ogólnie dostępna w internecie, więc można to robić. Na najprzeróżniejszych stronach. My to tylko jakby robimy w ten sposób, że chcemy dać swoją wiedzę w wykonaniu tego. Może niektórzy po prostu nie potrafią tego wykonać. I to chcemy dać. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać po prostu z naszych usług, żebyśmy to mogli wykonać dla kogoś, to bardzo chętnie. Generalnie to jest kilka systemów, nawet kilkanaście systemów. Najnowszym takim naszym najszybszym jakby osiągnięciem jest tak zwany PEN. To jest taki uzdrawiający długopis. Długopis zdrowia. Jest to urządzenie, które działa. Połączenie tak, wytwarza pole magnetyczne i grawitacyjne. No, między innymi na końcu tego urządzenia tworzy się torus plazmatyczny. Sprawdzamy to. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mamy kilka, ale to sprawdzamy. Żeby po prostu Panem opisał, jakie ma wrażenia, co się z nim działo. No, mamy doświadczenia już, że jest genialnie to działa. Genialnie pracuje, uzdrawia ludzi tak naprawdę i to tak. Można powiedzieć bardzo szybko. To jest dość szybki. No natychmiastowy, proszę. Jak szybko to działa? A to zależy na co? Tutaj koleżanka ma obszerny ból głowy i nie może się pozbyć. Proszę. Czy może co będzie w końcu, który palce przytrzyma? Tak, nic się nie stanie, spokojnie. Znaczy, no bo jedne, to zobaczymy. No, zobaczymy, jaka będzie różnica. Działa genialnie, naprawdę. Oczywiście to nie jest tak, że on przejdzie od razu i już go nie będzie nigdy, nie? Pewnie za jakiś czas wróci, to trzeba powtarzać. Natomiast że mózg ma swoją też pamięć, on pamięta, że to miejsce... Że bolało. Było, to będzie bolało. Bolało, więc... To jest tak jakby nawyk, nie? Ale to się da wszystko posunąć. No i zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Między innymi to jest to. Między innymi robimy urządzenia do wolnej energii, tak zwane magrawy. Słyszeliśmy już tutaj, że nie wiem, czy jest ktoś na sali, ale słyszeliśmy, że jest pan, który to już robi i super. Bardzo się cieszymy, bo im więcej tego będzie, tym lepiej. Natomiast no, jesteśmy w stanie wykonać pewne rzeczy. Jeżeli kogoś po prostu też nie potrafi tego zrobić, to my to będziemy robić. Oczywiście to nie jest tak, że tylko my musimy to robić. Wszyscy mogą, oczywiście. A ile to będzie kosztowało? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Nie wiem. Wiem jedno. Na zachodzie takie urządzenie kosztuje około 850 euro. Bo to jest 500,
tylko człowiek. 500 euro plus 300. Takie urodzenie w pani używa. Nie, to nie, to są jakieś grosze będą. To nie wiem, może to będzie 20, może 30 zł. My mówimy o systemach energetycznych, czyli o systemach kolejowych. O to chodzi. Ma być lepiej. Ja wiem, że jest bardzo dobrze, naprawdę. No przecież to trzeba uwierzyć, tak? Bo jak powiem, że na pewno nie działa, no to jest przykro mi bardzo. Oczywiście, że tak. Natomiast wiem, że działa niesamowicie. Różne są przykłady, ale chodzi nam nie o to, żebyśmy mówili o swoich przykładach, tylko żeby ludzie spróbować i zobaczyć, jak to na niego będzie działać. Bo to jest najważniejsze. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy kogoś przekonywali, że to działa, to jest super. Nie no, nam nie działa, dla pani może nie działać. Nie wiem. Po prostu. Chodzi o to, żeby to sprawdzić, opisać. Nie wiem, dałeś powiedzieć ten slajd? Dałeś slajd, żeby... Bo tam będą linki do tego, gdzie można to znaleźć, gdzie nas można znaleźć. Na pewno będziemy na platformie, ale to jeszcze troszkę powiem. Natomiast co do tego urządzenia o wolnej energii, no to jest takie śmieszne urządzenie, które właściwie nie do końca ono wytwarza energię, tylko ją przetwarza i daje więcej z siebie niż pobiera. O, tak to z grubsza można powiedzieć. Natomiast ma ono taką fajną właściwość, że jeżeli na przykład na końcach dwóch linii energetycznych, czy linii na przykład, nie wiem, na ulicy, jeden sąsiad na jednym końcu ulicy ma to urządzenie, drugi sąsiad na drugim końcu ulicy, to w pewnym momencie cała instalacja produkuje energię. I nawet ci, którzy nie mają tych urządzeń, tak mają oszczędności w energii. No zapewne. To się zgadza. To jest tutaj taki... z tym z panem się zgodzę, bo to jest ta sama sytuacja, jak staniemy, stanie kilka osób promieniujących tak miłością, tym światłem. To ci wszyscy, tak, którzy są w środku i tak nie wiadomo skąd, oni też to mają. Wszystko jest plazma. Tak to wygląda. No tak, tak naprawdę jest... Masia, która zajmuje magnetami, tak? No, a tak. co do technologii Keshe, to jest technologia istnień niebiańska. Zgadza się. On skopiował w pewnym sensie tego Nikolaja Tesle, tak, którego bestialku posadził przepad. Tam nie ma dowodów, jakoby został zamordowany. Tak? Nie wiadomo gdzie jest, zaginął. Ale on powiedział, że znikł z tej przestrzeni. Te magnaty faktycznie podnoszą auta i dają całkowicie free energię. Tak. Całkowicie, tylko to wymaga pewnego czasu. No tak. Bo to środowisko musi się pokryć nanoplazmą. Otóż to. Jak ono się pokryje, wtedy odłączamy magrawa, obcinamy kabelki, nie musimy nic do sieci wkładać. Wszystko działa. I to jest fakt. I tak to jest. Także te są rewelacyjne. A zwłaszcza z domieszką ayahuaski. Uzdrawiają dosłownie w parę sekund. To, o czym mówi Tomek w radiu na fali, to wszystko jest faktem. Ja to przechodzę. Plazma myśli, plazma żyje. Stworzyłem te środowisko u siebie w domu, produkuję gancy i mam jazdę kolosalną. Mało, że ja już prawie nie jem, bo ona mi dostarcza tej energii nano, cząsteczek, to jeszcze ci, którzy u mnie są, doznają jakichś magii. Ale to nie tak jest. Tak się to dzieje. A informacja odbierana drogą internetową, gdzie są jakieś tam konkretne przekazy czy cokolwiek, to jest niesamowite. Właśnie w połączeniu z plazmą. Bo ona myśli, ona się dostraja. To jest nasze dziecko, które my hodujemy. Od zalążka, od nanoka. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedno zdanie, że tak naprawdę tam... Ja rozmawiałem z Januszem Zagórskim. Oni się tutaj nie pojawił. Nie wiem, czy są przedstawiciele ZTV. Może nie ma. No, miał ktoś być. Janusz jest zakręcony. Ale pozytywnie. Jego prowadzi coś innego. Dlaczego wolne media, nasze, polskie, nie wspominają nawet słowem o Keshe? Dlaczego? Bo boją się gadzić instytucji, tak? Korporacji. Przecież one już padają. Ludzie. I to już naocznie. Bankierzy zaczynają uciekać. To dla nas jest plus. Reszta właściwie... Dokładnie. My jesteśmy wolni. My tworzymy nowy świat. Niezależnie. W zasadzie w bliższej perspektywie nie ma przyszłości, bo to jest zakład ciepłowniczy.
Jeżeli to jest wolna energia, to może sobie kociołek. Ona zawsze była, jest i będzie. To oczywiście świat będzie istniał, a będzie istniał wiecznie. No i chciałbym powiedzieć coś na koniec, bo jeszcze nie mamy już czasu, no dużo. Że tak naprawdę najważniejsze stwierdzenie jest to, że Kesze mówi, że tak naprawdę ta technologia jest po to, żeby nam pokazać, że ona w ogóle nam nie jest potrzebna. Tak, w pewnym sensie tak. To są wszystkie informacje, gdzie można to znaleźć, gdzie szukać strony. No i zapraszamy na warsztaty oczywiście o 16. Tam to jest wszystko wyklarowane jak dla przysłowiowego debila. Dziewczyna w kuchni, przysłowiowa gospodyni domowa jest w stanie skręcić sobie koiler. Tak, to jest tak prosty. Jak się odpowie się przygotowanie, bo tu się robi step by step, kroczek po kroczku. Wyprodukowanie generatora, który ja tworzę 3 równolegle plus life, trwa około 2 miesięcy. Najdłuższy proces to jest nanodans. Porządny nanodans do 4 tygodni się osiąga. I on pięknie powstaje. Te zjawiska są bajeczne, a jak to działa, wystarczy koło tego się pokręcić. To jest niesamowita sprawa. Doświadczajcie tego. Najpierw miłością, zanim przejdziemy tak wysoko, jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, zacznijmy od samych siebie, zacznijmy od serca. Serce wcale nie jest przereklamowane, kochani. Prowadzę terapię z grupą energetycznym serca. Każdego dnia widzę, jakie cuda potrafią się dziać w każdym z osób, które do mnie trafiają. Możemy zmienić swoje życie, możemy zmienić swoje nastawienie, możemy zmienić, przeprogramować się w pewien sposób. Dziękuję. Ja mam to za mowę. Tak, wszystko słyszę. Dobrze. Możemy zmienić swoje życie. Możemy przeprogramować te programy, które są w nas, które mamy dane od naszego otoczenia, od naszych rodzin, od naszych przyjaciół też często. Tutaj było wspomniane, że wszechświat nas obserwuje. Tak, obserwuje, wspiera nas, ale również przeszkadza. Są takie energie, które do nas przychodzą i nas blokują. Ja staram się pomagać osobom, które do mnie trafiają i likwidujemy to z pola elektromagnetycznego. Czytam w polu morfogenetycznym również, czytam w ciele tkance. Zajmuję się uzdrawianiem. Mam już na swoim koncie, jeżeli mogę tak powiedzieć, wiele sukcesów. Przypadków bardzo trudnych, przypadków zarówno nowotworowych, jak i różnych ciał obcych, które trafiają do nas. Nie mamy często na to wpływu. Po prostu wpuszczamy. Wpuszczamy w aurę, ponieważ nie dbamy o to, żeby się zabezpieczać. Nie dbamy o BHP. I też tłumaczę, też przekazuję tą wiedzę, którą mam w sobie. Zajmuję się również ziołolecznictwem. W tej chwili jestem w trakcie pisania książki na ten temat. I wrócę znowu do serca. Wrócę do serca energetycznego, do tej pierwszej iskry, o której tutaj Michał wspomniał, ponieważ ja uważam, że pochodzimy z tego pierwszego rozbłysku wszyscy i idziemy w tą samą stronę. Już w sierpniu tutaj w konwencie mówiłam, że właśnie tak uważam, że jesteśmy z tego samego miejsca i w to samo miejsce idziemy. Także zapraszam serdecznie na moje sesje. Ja tylko jestem w Warszawie, ale wiem, że to się zmieni. Będę bliżej przyrody, będę bliżej natury, ponieważ kocham naturę. I serdecznie zapraszam. Zapraszam na platformę, bo to wspaniały pomysł, żeby połączyć właśnie biznes z duchowością. Troszeczkę dalej mikrofon, niech pani przyjdzie. A pochodzę z biznesu, tak naprawdę prawie 20 lat prowadziłam biznes. W tej chwili współpracuję z fundacjami. Docelowo mam to 4 fundacje. Pracujemy również z dziećmi, jeżeli chodzi o różne choroby dziecięce. Pracuję z kobietami w ciąży, komunikuję się z płodem, z duszą jeszcze niewcieloną, nienarodzoną tutaj. Zapraszam serdecznie. I życzę wszystkim wszelakiej obfitości w waszym życiu. Ja również dziękuję. Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zapraszam wszystkich teraz do mnie. Chodźcie.
Zrobimy sobie pogodowe zdjęcie. Zdjęcie.